Most brukliński. Ciekawostki i historia. Ten jeden z najstarszych mostów wiszących na świecie jest jedną z tych najważniejszych wizytówek Nowego Jorku. No, można powiedzieć, że w większości filmów, seriali, pocztówek, plakatów, zdjęć pojawia się choćby we fragmencie Most Brukliński. Ma on 1834 metry długości, 26 metrów szerokości i 84 metry wysokości. Więc też robi wrażenie swoją wielkością, chociaż w Nowym Jorku to nie robi aż tak wielkiego znaczenia. Jego główne przęsło, to znajdujące się nad wodą, ma długość 486 metrów. Łączy on, czyli Most Brukliński, Brooklyn z Manhattanem i ma pod sobą wodę East River. Waży około 14 680 ton, czyli naprawdę sporo. Jego budowa trwała od 3 stycznia 1870 roku do 24 maja 1883 roku i kosztowała około 15-18 milionów dolarów. No dzisiaj oczywiście te koszty byłyby wielokrotnie większe. Jego projektantem był Augustus Roebling, ale to jego syn Washington musiał dokończyć budowę, ponieważ Augustus zmarł po stworzeniu projektu i po takich wstępnych pracach. W budowie mostu wykorzystano wiele nowych technologii, w tym jedną z takich wówczas najnowszych, czyli technikę drewnianych kesonów. Żeby możliwe było wybudowanie dwóch pylonów w wodzie, no musiano jakoś ten problem ominąć, wykorzystano kesony znajdujące się na głębokości około 24 metrów. Jednak wówczas nieznanej, nienazwanej raczej choroby kesonowej zmarły 3 osoby, 110 osób było na nią chorych, w tym Washington Roebling, który właśnie również zdrowiem przepłacił tą budowę. Ale to między innymi dzięki tej budowie ta choroba kesonowa została poznana. Znajduje się on 41 metrów nad wodą, tak żeby mogły pod nim przepływać statki, a ze względu na umiejscowienie i spory walor wizualny, tak jak wspomniałem, często jest bohaterem filmów, seriali, panoram, zdjęć, pocztówek, wszystkiego. Te 4 kable podtrzymujące ten most mają prawie 1100 metrów długości i mają prawie 40 cm średnicy. Każdy z nich to wiązka 19 kabli, a każdy z tych kabli to 278 drutów. Dzięki dosyć mocnej budowie, dzięki temu, że ten most, ta jego budowa jest naprawdę mocna, pomimo to, że nie przeszedł on testów w tunelu aerodynamicznym, jego projekt czy też model, dotrwał on do dzisiaj. Ponieważ wiele z tych mostów wiszących, mostów w ogóle budowanych w XIX wieku, nie przetrwało tych na przykład mocnych wiatrów, ponieważ nikt nie myślał, że mogą one w jakiś... Oczywiście wszyscy wiedzieli o tym, ale nie zawsze wiedziano, jak to sprawdzić, że ten wiatr może zniszczyć most. Kolejną ciekawostką jest to, że gdy w 2010 roku dochodziło do prac konserwatorskich, chciano pomalować most na taki kolor, jak miał pierwotnie. Tylko że no, nie było wiadomo, jaki ten pierwotny kolor był. Było tylko to zaznaczone, że ten kolor był na przykład nowoczesny, że był wyprzedzający swoje lata. No i po dłuższym zastanawianiu się stwierdzono, że najprawdopodobniej był to kolor jasnobrązowy. I właśnie na ten kolor pomalowano ten most. Oczywiście jest to most, który jest bardzo mocno używany. Po zakończeniu budowy obsługiwał ruch konny, tramwajowy i pieszy. Następnie oczywiście doszło do ruchu samochodowego i obecnie mamy po 3 pasy w każdym kierunku. Plus chodnik dla pieszych, który znajduje się pomiędzy tymi pasami i jest powyżej nich. W dniu otwarcia przeszło przez niego prawie 150 tysięcy ludzi, płacąc z 1 centa. Teraz ten most pokonuje dziennie około 140 tysięcy samochodów. I chociaż niektórzy się śmieją, że to jest most, który najbardziej jest wykorzystywany przez fotografów i przez turystów, to w rzeczywistości pełni on dosyć ważną rolę komunikacyjną, taką arterię, która łączy Brooklyn z Manhattanem. Dziękuję za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.